Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku będę Wam opowiadał o skokach narciarskich. Będzie królował Engelberg, czyli Szwajcaria. W tym mieście, w Szwajcarii, jakby Polacy mieli się odbudować, mieli skakać fenomenalnie. To już miał być czas, kiedy miała nadejść ta forma. Kwalifikacje w wykonaniu żyły napawały optymizmem, ale niestety cały czas nie jest dobrze, ponieważ kot odpadł w kwalifikacjach. Coś z psychiką tego zawodnika się dzieje. Przez lato wydawało się, że wrócił do odpowiedniego skakania, no i także jego wypowiedzi po tych konkursach kwalifikacyjnych nie napawają optymizmem, no bo kot nie wie, co się dzieje. I w tym momencie, powiem Wam szczerze, ja straciłem nadzieję, że kot zacznie lepiej skakać. Może następnego dnia poprawi się, ale jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, w dzisiejszym konkursie na czterech skoczków tylko dwóch punktowało. Niestety, Paweł Wąsek nie załapał się do trzydziestki, podobnie jak Dawid Kubacki. To jest właśnie rozczarowujące, no bo w ostatnim czasie czwarty zawodnik Pucharu Świata zeszłego sezonu takie dobre skoki przeplata gorszymi. No i w tym konkursie sobotnim ewidentnie spóźnił ten pierwszy skok. Ogólnie to jest ten problem, że no, Dawid Kubacki był uparty, Tumbichler chciał go wycofać, żeby potrenował jak Kamil Stoch. Dawid bardziej chciał dochodzić do tej formy skakaniem, mówiąc, że był czas na trenowanie, teraz jest zima, trzeba skakać, brakuje tej stabilności. I to nie jest dobre, że w tym momencie jakby no, polscy skoczkowie i trener nie mówią jednym głosem i że Kubacki chce inaczej postąpić, trener inaczej to robi. Tutaj brakuje takiej twardej ręki. Pewnie Stefan Hongacher od razu by tych skoczków przywołał do porządku. No i mam nadzieję, że to był taki wypadek przy pracy i Dawid Kubacki w niedzielę już lepiej się zaprezentuje, będzie punktował, no bo po tym patrząc, jak na przykład skacze Kamil Stoch po tym, gdy potrenował i został wyłączony, no bo dzisiaj był Kamil 21, 22 Piotr Żyła, no i trzykrotny mistrz olimpijski cieszył się. No, te treningi, które miał w zeszłym tygodniu w Zakopanem i także w zagranicą, przyniosły w pewnym sensie odpowiedni efekt, no bo pamiętacie, Kamil Stoch w pewnym momencie no, nie kwalifikował się, teraz już się znalazł w tej topowej trzydziestce. I to jest ten pozytywny promyk nadziei na przyszłość. Piotr Żyła cały czas jest taki niestabilny, choć tutaj daleko skakał. Poprawił się w tym drugim skoku, no bo on po pierwszej serii zajmował 27 pozycję. Ale dwóch Polaków punktujących w Pucharze Świata, żadnego miejsca w dziesiątce, ani na podium. Siódme miejsce w Pucharze Świata, 132 punkty. Szwajcarzy, którzy są na szóstej pozycji, mają 269. No, my takich wyników nie oczekujemy. Są to rozczarowujące wyniki. Forma ma przyjść na ten turniej czterech skoczni, ale zwykle Engelberg to było takie miejsce, gdzie Polacy powoli się odbudowywali. W miejscu, w którym Jan Ahonen pięciokrotnie wygrywał, wyobraźcie sobie, że tutaj czterech Polaków potrafiło zwyciężać, no bo przecież dwa razy Kamil Stoch tu zwyciężał. Również Kubacki rok temu, Jan Ziobro w 2013 roku w tym konkursie, w którym na drugim miejscu i stał Kamil Stoch. Małysz wygrywał w 2001 roku. Również warto tu podkreślić, że 23 razy na podium tu Polacy stali. Żyła
dwa razy był drugi, dwa razy trzeci. Kamil Stoch dziewięciokrotnie stał tu na podium. Jan Ahonen jest istnym rekordzistą, bo 12 razy stał tu na podium. Więc widzicie, to nieraz można te szwajcarskie miasto, gdzie lubi Simon Amann skakać, gdzie dobrze dzisiaj tutaj skakał Deschwanden i Peyer, no to można nazwać takim polskim. Polacy zwykle tutaj bardzo dobrze skakali, choć bywały takie sezony, kiedy Dawid Kubacki wygrywał turniej czterech skoczni, no to potrafił fatalnie skakać. Jest pewnego rodzaju taka analogia, że potem na turnieju czterech skoczni już ta forma przychodziła, ale oczywiście Dawid dziennikarzom powiedział, żeby nie doszukiwali się tej analogii. To, że wtedy tak było i w czasie TS-u skakał fenomenalnie, a że wtedy się nie kwalifikował, to nie oznacza, nie jest taką receptą, że na turnieju znów będzie to samo. Ale ja liczę, że taka analogia będzie, no i ten cud się stanie, że ta forma przyjdzie właśnie na TS i na ten turniej polski. Obecnie pozostaje nam się cieszyć z wyników innych nacji. Mnie to cieszy, że jakby wreszcie podopieczni Sztekla obudzili się. Czterech reprezentantów Norwegii było w topowej dziesiątce i mieliśmy Słoweńców i Szwajcara, Deschwandena, który niedawno wskoczył na podium, to był na 8 pozycji, bo mieliśmy już takie międzynarodowe towarzystwo. Dzisiaj wygrał Pius Paszke, na 2 pozycji zameldował się Lindvik, a na 3 Kraft. To jest coś pięknego, że Pius Paszke, zawodnik, który ma 33 lata, 6 miesięcy i 27 dni, w takim wieku potrafił zwyciężyć. W ten sposób stał się najstarszym zwycięzcą konkursu Pucharu Świata, tego swojego premiowego, pierwszego zwycięstwa. Ten skoczek jest pewnego rodzaju takim drogowskazem dla innych sportowców z tej dyscypliny, którzy nie zwyciężali, że jakby można nawet po 30 zacząć wygrywać, odnosić zwycięstwa. Zresztą Stefan Hongacher po tym konkursie powiedział, że Pius no, oddał swój najlepszy skok w życiu, wychwalał go, a Pius powiedział, że postawi wszystkim kolegom piwo. Zresztą w tej klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest obecnie na 3 pozycji. Niedawno było pierwsze podium i teraz jest pierwsze zwycięstwo zgodnie z zasadą Apoloniusza Tainera. Miejsca w topowej dziesiątce, podium, a potem przyjdzie to zwycięstwo. I w ten sposób właśnie Pius Paszke dzisiaj skakał. Mnie cieszy właśnie, że Mariusz Lindvik doskoczył, wskoczył na 2 pozycję. Granerud był na 4. Zarówno właśnie podopieczni Sztekla atakowali, bo Lindvik z 3 wskoczył na 2, a Granerud z 8 na 4. Pamiętamy, że zwycięzca kryształowej kuli z zeszłego sezonu, ten początek sezonu miał kiepski w czasie przygotowań do tego sezonu. Miał upadek, później próbował zmienić sprzęt, miał pewnego rodzaju traumę, tak? Ostatnio właśnie mówił o tym Sztekl, ale że właśnie Granerud musiało trochę czasu minąć, aż no złapie tą formę. Zresztą tu warto pochwalić Forfanga, 6 i innych skoczków tej właśnie skandynawskiej drużyny. Sundal na 7 pozycji. No to Polacy mieli wrócić do tej dobrej formy, a to jednak podopieczni Sztekla w tym magicznym szwajcarskim miejscu odzyskali tą formę. Szkoda, że to nie Polacy i nie to my mamy, nie mamy 4 skoczków. Tutaj jak patrzę na tą klasyfikację, to tutaj warto docenić to, że Stefan Kraft powrócił na podium i to było 104. Stefana Krafta miejsce na podium. Już do Jana Ahonena traci tylko 4 pudła, bo legendarny Fin z maską, który tutaj 5-krotnie zwyciężał, ma ich 108. Jak dobrze pójdzie, to i może Stefan Kraft
już przegoni Fina w czasie turnieju czterech skoczni, jeśli utrzyma tą niesamowitą dyspozycję. Słoweńcy także dobrze skaczą, bo Laniszek i Tim Zajc w topowej dziesiątce byli. No, tym razem Szwajcarzy trochę, Austriacy trochę gorzej, bo Stefan Kraft był trzeci, a Heibeck dziesiąty, Fettner jedenasty. Kilku skoczków mnie rozczarowało. Także będę Wam tutaj mówił jeszcze o zniszczole, ale tak jak tutaj teraz spojrzę na dalszą klasyfikację Pucharu Świata i na tych zawodników, którzy mnie oczarowali bądź rozczarowali, tu patrzę na topową dziesiątkę. No to tak jak już Wam mówiłem, jestem zachwycony miejscem Paszkę i tym, że podopieczni Sztekla powrócili do formy, że Grane Rut zaczyna skakać coraz mniej. Gregor de Schwanden cały czas potwierdził tą swoją niesamowitą dyspozycję. No Wellinger tym razem był 12, a przecież po pierwszej serii był pierwszy i wydawało się, że to on zwycięży. Kilian Perrier, podobał mi się Carl Geiger, przecież zwyciężał w Klingenthal tydzień temu, tym razem 20. Stefan Laje, który potrafił być w topowej dziesiątce, tym razem 26. No i mieliśmy kilka dyskwalifikacji, bo zawodnik z topowej dziesiątki, czyli Daniel Schuffening, czy Filip Raimund, który przecież no, wygryzł ze składu Eisenbichlera. Ci dwaj zawodnicy zostali zdyskwalifikowani. Lovro Kos, który też niedawno daleko skakał w zeszłych tygodniach, również był zdyskwalifikowany. Czyli widać, że jakby kontrolerzy przed zbliżającym turniejem czterech skoczni chcieli no, wysłać sygnały do ekip, że no, nie można łamać tych przepisów i kilku skoczków zostało zdyskwalifikowanych. I jeżeli chodzi o polskich zawodników i te pozytywy, Kamil Stoch powrócił do Pucharu Świata, zdobył kolejne punkty. Cieszy mnie to, że Aleksander zniszczał w piątek znalazł się na drugiej pozycji. To było drugie podium Olka w tym sezonie, jeżeli chodzi o ten puchar kontynentalny. Także w tym kolejnym dniu już był 20. Nie było już wcale tak dobrze, ale najważniejsze jest to, że utrzymał tą trzecią pozycję i dzięki temu na zbliżający się turniej czterech skoczni wywalczył szóste miejsce. Dla nas Polacy będą mogli wystawić sześciu skoczków i Olek wystąpi w TS-ie. Zrobił dwa kroki do tyłu, no bo stracił wypad z Pucharu Świata, trafił do kontynentalu, tam wygrywał, tam potwierdził tą swoją formę i dzięki temu teraz wróci do Pucharu Świata na zbliżający się test najprawdopodobniej. No jeszcze zobaczymy, jak to Thomas Tumbichler wszystko zorganizuje, no bo pamiętamy, że mamy Mistrzostwa Polski w tym czasie świątecznym i zwykle po nim kilku skoczków, no zwykle są te decyzje, no ale powiem Wam szczerze, no jednak skoro Olek wywalczył to dodatkowe miejsce, no to on powinien jechać. Co do reszty zawodników, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no bo tutaj inni w kratkę skakali. O, Stękała z jednej strony był raz 9, raz 17, Wolny 12, 20, Murańka 8, 22, więc ta forma w tym w kontynentalnym jest niestabilna. A żeby jakby się liczyć w tym Pucharze Świata, no to tak jak Apollon Steiner mówił, trzeba zwykle w kontynentalu wygrywać, skakiwać na podium. To, co robi Olek, zniszczą. Potem to powinno się przełożyć jakby na takie 20 miejsce w Pucharze Świata. Wracając właśnie do Piusa Paszkę, podopieczni Stefana Hongachera wyrównali kolejny rekord. Pamiętacie ten sezon 98-99, kiedy w pierwszych siedmiu konkursach zawsze przynajmniej jeden reprezentant Niemiec stał na podium. Wtedy to były czasy, kiedy właśnie tak na pudło wskakiwali Sven Hannawald, Martin Schmidt czy Ronny Horsch.
Pamiętacie tych skoczków? No zobaczymy, czy w niedzielę ten rekord podopieczni Hongachera pobiją. Te zawody były trochę, bym powiedział, takie średnie. Te przeliczniki wiatru no, popsuły to wszystko, no bo Forfang, który jak najdalej skakał dalej od Krafta, a nie znalazł się na podium, czy Piotr Żyła też skaczący daleko, no niestety, cały czas są te problemy z tymi przelicznikami. Ja cały czas tęsknię za tym czasem romantycznym, czyli kiedy Adam Małysz skakał, kiedy była Małyszomania, kiedy oglądaliśmy takie konkursy, gdzie Adam Małysz skoczył daleko, wydawało się, że nikt Orła z Wisły nie przeskoczy, a wtedy pojawił się Witkel, skoczył jeszcze dalej, następnie Helwart, był Martin Schmidt, czy ten pamiętny turniej czterech skoczni, który wygrywał Małysz, pamiętacie, skacze orzeł z Wisły, tu już się cieszymy, że jest pierwszy, a Martin Schmidt przeskakuje Małysza. Wtedy to wszystko było jasne. Trzeba było daleko skoczyć, żeby wygrać. A teraz tak już nie jest, no bo z uwagi na to, żeby te konkursy no, były tak dobrze przeprowadzane, żeby nie wydłużały się tak jak w tamtych czasach. Konkursy trwały po 3-4 godziny. Jedni skoczyli. Później była decyzja, że belka do góry, więc ci, co skoczyli, musieli kolejny raz skoczyć. Stracił wtedy wiele Hula, który prowadził po pierwszej serii. Niestety skok był anulowany, no i w ten sposób tracił życiową szansę na zwycięstwo. Ja właśnie żałuję, że Stefan Hula w tym czasie, kiedy Hongacher był szkoleniowcem, nie zdobył tego medalu olimpijskiego, co wtedy spadł na te piąte miejsce, czy kiedy w Zakopanem był pierwszy po pierwszej serii, nie wykorzystał tej szansy, no bo Stefek no, zasłużył wtedy na to zwycięstwo, ale zobaczcie, pod wodzą Hongachera potrafił zrobić to Pius Paszke, który pokazuje, wiek w skokach narciarskich nie jest limitem. Jeśli marzysz, to możesz zwyciężyć, moi drodzy. Mam nadzieję, że te sobotnie konkursy będą zdecydowanie lepsze. Jeżeli chodzi o Puchar Świata, Kraft cały czas prowadzi, drugi Wellinger, trzeci Paszke. De Schwanden jest dziewiąty, Roju Kobayashi szósty, a jeżeli chodzi o Polaków, to najwyżej sklasyfikowany jest Piotr Żyła, 21, Kubacki 27, Stoch 35, a Paweł Wąsek 39. Tylko czterech Polaków w tym sezonie punktowało i przez to w Pucharze Narodów jesteśmy na siódmej pozycji, a Szwajcarzy nam uciekają, bo De Schwanden w niesamowitej formie. Także do tego jeszcze Peyer punktował, czy tym razem René Imhoff nie zdobył punktów. No i Amman mnie zawiódł, który był 32 i uplasował się pozycję wyżej od Dawida Kubackiego. Moi drodzy, tu spojrzę na moje notatki, czy wam o wszystkim opowiedziałem, czy tutaj wszystkie ważne aspekty poruszyłem w moim odcinku. Jestem ciekaw, co ogólnie wy sądzicie o tym sobotnim konkursie. Napiszcie w komentarzach, czy cieszy was zwycięstwo Piusa Paszkę i co ogólnie sądzicie o pracy Tomasza Tumbichlera. No bo przede wszystkim Tomasz miał sprawić, że ci nasi liderzy zaczną wygrywać, że wrócą do tego lepszego skakania. Te cele zrealizował rok temu. W tym okresie Dawid Kubacki wygrywał w Engelbergu. Były zupełnie inne nastroje. Mamy zawodników, no, Piotr Żyła został mistrzem świata po raz kolejny, ale mieli ci młodzi zawodnicy zacząć lepiej skakać. Adam Małysz apelował o to, a teraz sytuacja wygląda tak, że nasi mistrzowie, którzy jakby dźwigali te skoki narciarskie na swoich plecach, czyli Żyła, Kubacki, Kamil Stoch, stracili formę, Paweł Wąsek, czy wcześniej Aleksander Zniszczoł, był to taki moment właśnie w tym drugim sezonie
kadencji Tomasza Tumbichlera, gdzie byśmy oczekiwali, że ci dwaj skoczkowie no, będą lepiej skakać, no bo gdyby było tak, że właśnie nasi liderzy zawodzą, to w pewien sposób Wąsek i Zniszczą, zajmując miejsca w topowej dziesiątce, sprawiliby, że zarówno Żyła, Kubacki i Stoch mogliby spokojnie dojść do tej wysokiej formy. Może jeżeli jutro to wszystko się nie poprawi, to może ten okres przedświąteczny, no i to, co obiecał Tumbichler, zadziała. W tym momencie najważniejsza jest ta cierpliwość, jeżeli chodzi o te skoki narciarskie, żeby była ta stabilizacja. No i drugi aspekt, żeby Kubacki, Stoch, Żyła podążali za tym, co wytycza trener Tomasz Tumbichler. No bo jeżeli będzie tak, że Tomasz Tumbichler mówi: Dawid, zostań, nie leć na Puchar Świata w Klingenthal, potrenuj jak Kamil Stoch, Dawid Kubacki, nie, ja wolę skakać, będę lepiej skakał, ja widzę, że w zawodach dojdę do odpowiedniego poziomu. Dawid Kubacki postępuje zupełnie inaczej, trener się na to godzi i później mamy takie niestabilne skakanie. To jest niedobry prognostyk w tym sensie, że jakby właśnie czwarty zawodnik zeszłego sezonu nie ufał Tomaszowi Tumbichlerowi, choć z drugiej strony przecież Stoch, Żyła, Kubacki są to mistrzowie świata, zwycięzcy turnieju czterech skoczni, Kubacki, Stoch, trzykrotny medalista olimpijski, więc to są tak jak w tych czasach, gdzie był w Austrii Schlienzauer, Morgenstern, Koffler, Lloyds, czyli Koch, czyli ta złota epoka austriackich skoków. Wiadomo, że tacy mistrzowie w pewnym momencie mają wysokie ego. Trener w podobnym wieku, szkoleniowiec powinien być bardziej taki zero-jedynkowy, ostrzejszy, a mistrzowie czasem uważają inaczej od trenera, ale z drugiej strony rolą trenera, szkoleniowca jest to, żeby jednak no, z tą twoją decyzją zawodnicy się zgadzali. Ten sezon na razie fatalnie się dla nas zaczyna i czyżby powoli jakby nie bylibyśmy świadkami, no bo wiadomo, Żyła, Stoch, ci zawodnicy już w wieku 36 lat, roczniki 8-7, Dawid Kubacki 33, więc ci zawodnicy, którzy cały czas dźwigali przez ostatnie kilkanaście lat, no te nasze skoki, zwyciężali, wygrywali, dostarczali nam niesamowitych emocji, powoli się starzeją i to byłby ten moment, żeby właśnie Wąsek i Zniszczą, ci zawodnicy, którzy już powinni dojrzeć, powinni zwyciężać, wygrywać. Młodzi powinni napierać jak Habdas czy Pilch, a niestety tak się nie dzieje i to jest problem, choć z drugiej strony może będzie tak, gdy Żyła, Stoch, Kot, Kubacki, gdy nasi liderzy zakończą kariery, to może ci młodzi w tym momencie jakby będą potrafili wyjść spod tego parasola ochronnego i zaczną skakać fenomenalnie, tak jak to zrobił Kamil Stoch, gdy Adam Małysz zakończył karierę, no to wtedy Stoch mógł rozbłysnąć, już mógł jakby sam ciągnąć te nasze skoki i dołączyli do niego inni, czego brakowało za czasów Małysza. Pamiętamy Mateja Skupień, Bachleda, Tomisław Tajner, Śliwka, Pochwała, czy Kruczek, czyli zawodnicy, którzy właśnie wtedy z Małyszem skakali, no jakby nie wspierali go i wtedy nie mieliśmy drużyny. Za czasów Małyszomani te owoce były, czyli no tacy skoczkowie jak Stoch, Kubacki i także do tego jeszcze Kot, Hula, tych wielu potrafili przez wiele lat skakać na wysokim poziomie i może będzie podobnie, że właśnie jak ci mistrzowie odejdą, no to Pilch, Habdas, Zniszczą, Wolny,
stękała, choć to są już doświadczeni skoczkowie, to może wtedy jakby przyjdzie czas na tych młodych, choć Adam Małysz, ja i wielu kibiców pewnie wolało, żeby u nas taki Timi Zajc czy taki Schoffening, u nas byli tacy skoczkowie młodego pokolenia, którzy razem z tymi weteranami daleko skaczą. Jeśli podobał Wam się mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry, także zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli chodzi o zbliżające się odcinki, w najbliższym czasie specjalnie dla Was skomentuję ten niedzielny konkurs. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!